Hello, cześć. Pukałem palcami. Hello, cześć. Dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o wydarzeniu, które odbędzie się już za tydzień w Londynie, na którym będę obecny i aktywny. Otóż kiedy w zeszłym roku, w listopadzie 2018, organizowałem pierwsze spotkanie Biznes Cafe Klubu w Rzeszowie, szukałem dobrego miejsca i z pomocą przyszedł mi oczywiście bardzo dobrze połączony w UK i nie tylko kolega Wojtek Kołodziejczak. Pozdrawiam. I Wojtek skontaktował mnie właśnie z ludźmi w Rzeszowie, którzy zarządzają takim bardzo fajnym miejscem przy lotnisku, które nazywa się G2 Arena. I pomyślałem sobie wtedy, wow, takie bardzo fajne, duże centrum wystawiennicze, centrum biznesowe. To jest naprawdę dobre miejsce do tego, żeby zrobić takie właśnie pierwsze spotkanie klubu Biznes Cafe w Polsce. I był to zdecydowanie trafny pomysł, trafna decyzja. I nie tyle chodziło o miejsce w sensie tej decyzji, tylko o ludzi, którzy tym zarządzają. I poznałem tam m.in. Kamila i Zbyszka, którzy tym miejscem całym kręcą, ale przede wszystkim są oni organizatorami takiego przedsięwzięcia, które nazywa się Kongres 60 milionów. I na samym początku nie mówiło mi to zbyt wiele, no bo o co chodzi? Pierwsze skojarzenie z milionami to są pieniądze. I czy faktycznie chodziło o pieniądze? Natomiast okazało się bardzo szybko, że ta liczba to jest liczba Polaków rozsianych po całym świecie. Łączna liczba Polaków na globie. Kiedy zapytałem tych dwóch panów, co właściwie jest misją, po co to wydarzenie organizują, to okazało się, że ta ich misja idzie w parze z tym, z misją Biznes Cafe Klubu, czyli jednoczenia Polonii, jednoczenia Polaków na całym świecie, używając wspólnych mianowników. I misją Kongresu 60 milionów w moim rozumieniu jest tworzenie takich wydarzeń, tworzenie takich miejsc, gdzie my Polacy, przedsiębiorczy, osiągający sporo, potrafimy usiąść, nie tyle usiąść, ale dobrze się bawić razem i rozmawiać praktycznie na każdy temat. Bez poczucia, że jesteśmy od siebie inni, bez poczucia, że coś nas dzieli, nawet jeżeli to są jakieś inne opcje polityczne, inne przekonania, to ciągle jesteśmy Polakami, ciągle mamy tą wspólną rzecz, naszą narodowość, naszą ojczyznę, naszą kulturę. I to mi się bardzo spodobało w Kongresie 60 milionów, no i właśnie dlatego wspieram to wydarzenie aktywnie. Zapraszam Cię w przyszły weekend do Londynu. Tego wylać, tak jak ty nam powiedziałeś, nie? Ale spokojnie, dojdziemy do tego. Przedstawimy ci to tak, jak my to naprawdę widzimy. Bo tutaj nam ten jeden z naszych projektów naprawdę tu się tak zakleszcza fantastycznie, że... Który? I wspaniałe jest to, że tworzy się już taka grupa ludzi, którzy angażują się w organizację Biznes Cafe, spotkań. Jedną z takich osób jest właśnie Kinga, z którą właśnie rozmawiam. I dlaczego ja angażuję się w projekt 60 milionów? Dlaczego angażuję się w inne projekty innych ludzi? No, dlatego, że wierzę w tą misję, który ten projekt bądź ci ludzie
prezentują, którą mają. Jeżeli moja misja nie zgadza się z czyjąś inną misją, to choćby nawet na stole leżały duże pieniądze, to ja nie czuję podekscytowania pracą przy takim projekcie bądź z tymi ludźmi. I 60 milionów jest jednym z takich projektów, który ja teraz czuję, że jest bardzo interesujący i misja tego projektu idzie w równolegle z misją Biznes Cafe. Dlatego łączymy siły i robimy dzisiaj coś razem. Zapraszam wszystkich na kongres 60 milionów. Czwartek, piątek, sobota, przyszły weekend. To jest 30 maja się zaczyna i tam spotkamy fantastycznych ludzi z całego świata, Polaków, którzy potrafią jednoczyć się przede wszystkim dlatego, że po prostu są Polakami, są z tego dumni, z tego kim są, skąd pochodzą i działają i robią coś dla dobra innych. Dlatego zapraszam Cię serdecznie, jeżeli masz ochotę przyjechać, umieścimy link pod tym materiałem, można będzie sobie zakupić bilet. Dlatego zapraszam Cię serdecznie, a ponieważ jestem tam prelegentem, to mam dostęp do tańszych biletów, więc jeżeli oglądasz tego vloga, a chcesz przyjechać, odezwij się do mnie, otrzymasz kod na 50% zniżki. Tak, 50%. Hej, zatem mam nadzieję, że zobaczymy się pod koniec maja na kongresie 60 milionów w Londynie. A na pewno zobaczymy się w kolejnym odcinku vloga już jutro. Czołem, pa! We'll be right back.